Proszę makaron, szalony pomidor. Dobrze, chwila. Pola i Rafał wciąż prowadzą swojego food trucka. Interes idzie im coraz lepiej, dlatego Pola, mimo iż źle się dziś czuje, nie rezygnuje z pracy, bo nie chce Rafała zostawiać ze wszystkim samego. No i faszerujesz się tylko tymi tabletkami i masz duszności. To przez smog. Jaki smog, chodź pokaż. Dziewczyno, masz gorączkę. Powinnaś jechać do domu, albo pojechać do lekarza. Przepraszam, Rafał, kiedy będzie ten makaron? Momencik, Rafał, widzisz, jaki mamy ruch. Przecież potrzebujesz mojej pomocy, nie mogę. Jeszcze kolę do tego poproszę. Już. O, cholera, nie mamy napoju, skończyło się. O, zostawiłem towar w samochodzie. Proszę chwilę poczekać na kolę, dobrze? Nie, dobra, to ty obsłuż panią, ja pójdę po napoje. Na mnie kanapka wegerega. Pola, co ci jest, skarbie, co ci jest? Co się dzieje? Uch, niedobrze mi. Słuchaj, martwię się o ciebie, naprawdę. Powinnaś jechać do lekarza albo pojechać do domu. Rafał, naprawdę potrzebujemy kasy. Muszę ci pomóc. Nie pieniędzy, dziewczyna, to jest zdrowie ważniejsze od pieniędzy. Nie, dobra. Idę po napój. Halo, czy pani? Halo? Pomocy! Halo. Co się stało? Niech pani wszędzie. Co się stało? Nic. Jak to? No, teraz chcesz mi mówić, że nic nie jest? Nie, Kaj, weź mnie do domu. Panie, nie, teraz nie idziemy do domu, tylko idziemy do szpitala, dobrze? Nie, weź mnie do domu. Nie, jedziemy do szpitala, poczekaj tutaj na mnie chwilę. Ja tylko za mną food trucka, tak? Przepraszam, ale zamykamy. Jak to zamykacie? Jest środek dnia. To gdzie? Ja tu marznę w kolejce. Jezu. Wiesz, gdzie można zjeść coś tutaj w pobliżu? Szukamy czegoś.